Wiem, że jest pewnie gdzieś troszkę nutka niedosytu, może goryczy, ale przecież to jest drugie miejsce na świecie. Tak, no pewnie gdzieś z perspektywy czasu, na pewno z perspektywy czasu będziemy to rozpatrywali jako naprawdę duży sukces tej drużyny, ale teraz jest gdzieś ta nutka goryczki i skończyliśmy turniej porażką, dlatego gdzieś tam w środku to siedzi. Ciężki mecz, bo przyjmowaliśmy na gdzieś tam 20 kilku procentach, oni bili bardzo mocno, obaj mieliście potwornie trudne zadanie znalezienia gdzieś tego lidera i znalezienia sposobu na pokonanie tego bloku obrony, który naprawdę dzisiaj wszystko podbijał. Tak rzeczywiście to wyglądało, że nie mogliśmy znaleźć sposobu na odwrócenie meczu? Trochę tak, bo naprawdę Włosi grali cały czas równo, jeszcze tego pierwszego seta nam się udało jakoś wyciągnąć, ale oni grali stabilnie przez całe spotkanie. Oni przyjmowali każdy mocny serwis gdzieś na 2-3 metry i grali dalej w miarę szybką piłkę. Mieliśmy problem z powstrzymaniem tego, z kolei grali blok obrona przy naszym ataku świetnie i naprawdę ciężko było się tam dokopać, stąd ten wynik.